Dzień dobry, ja jestem Nerwarien i kolejny, właśnie nie Assassin, kolejna zmiana, kolejny rework i właśnie to troszkę tak przeszło bez większego szumu, ale Alistara zmienili bardzo mocno, także nie jest to Assassin, chociaż będziemy mógł spróbować go na topie, także możliwe, że zrobimy z niego Assassina, kurde mele. Sporo zmian i tak jak mówię, jak był ten cały news, to tego Alistara totalnie olali i dopiero ktoś to tam zauważył na PBE, że go tak zmienili, a tak to nigdzie nie napisali o tym, ale pokażemy, o co chodzi. Tutaj od razu mówię, że ta masterka jest zmieniona, też masterki zmienili. Jak publikuję ten film, to powinien już być materiał z masterkami w sumie na kanale, ale dopiero będę go nagrywał po tym, także powinienem, jak ktoś ogląda to na YouTube, to powinien wiedzieć, o co już chodzi. Nagrywam sobie na streamie standardowo. Przypominam, że jest to serwer PBE, także te zmiany, ten analizer dopiero będzie 8 listopada. I tyle. Proszę kciuka zostawić, suba zostawić, jeśli jeszcze go nie macie. I życzę miłego oglądania. Gram nim na topie, żeby wytestować, czy jakkolwiek będzie się nadawał. O, Alistar jest jeszcze z Venemi, a ja będę grał na... Nie mam zielonego pojęcia na kogo. Katarinę, Talona albo Rengara. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie mam silverową ramkę, co za... No! Bida. Co za totalna bida. Cały czas, kurde, na ten PBE tak się powoli wczytują. Czy to są nasi? Nie, to przeciwne Alistar, tak słabizna. Mamy w ogóle skina piłkarskiego. Widzowie wybierali. Bo w ostatnim filmiku do Fiza nie miałem skina, zapomniałem. No ale dobra, z tym Alistarem zaczniemy sobie z Doranem. Takiego AP bardziej go będę robił, myślę. Taki AP Alistar to będzie, taki AP tank. Bo gramy w ogóle masterkę, którą już powinniście teraz znać, jak oglądać to na YouTubie, że za każdym razem, jak sobie zagrasz hard CC, czyli tam stuna albo na kapa, to dostajemy shielda. Takie coś. Ciekawe, czy to w takim samym stanie wejdzie na serwery. Zobaczymy. Ma to cooldown 30 sekund. Jak to będzie działać? Cholera wie. Ogólnie zrobili coś takiego. A, tu jest jeszcze druga ta. To jest drugi... Tak zwana druga masterka. Jup. Czy co... Co 9 sekund po wyjściu z krzaka mamy zwiększony, czy mamy dodatkowy damage o 3%. Ale jeśli oglądaliście filmik o masterkach, to już wiecie wszystko, prawda? Także pasywka. Pasywka jest trochę zamieniona z starym E. Czyli na pasywce mamy coś takiego, że za każdym razem, gdy padnie jakiś minion obok nas, albo zadamy stuna, albo... Znaczy ogólnie, jeśli zagramy Q albo W, czempiona, to dostajemy staki. Teraz, jeśli mamy 7 staków, to Alistar po prostu się leczy siebie i tego ziomka, który jest obok nas. Czyli tak jak mówię, no przenieśli po prostu E na pasywkę. Tak to zrobili. Mamy 3 sekundy cooldownu między tymi oczywiście, między używaniem tego E. I jeśli zabijemy jakiegoś czempiona lub Epic Monstera, czyli Smoka lub Barona lub tego Rifta, to są Epic Monstery, to wtedy automatycznie dostajemy heala, tylko też jeśli zabijemy dwóch z rzędu, no to raczej nie dostaniemy podwójnie, prawda? Więc tyle, taka pasywka. Jak mówię? O, cześć, co tam słychać? To było dziwne. Q jest bez większych zmian, chociaż podobno nie ma tutaj stuna. Zaraz to zobaczymy. Że już nie stunuje tak jak wcześniej. O ty. O, niestety się nie dowiemy tym razem, czy to tak miało być. Zaraz jak go znajdę, znaczy jak go podbiję, to wtedy się dowiemy. Oh shit. Nie, bez pasywki. Dobra. Podobno Q nie stunuje. Wcześniej tylko odpaliłem na customku, na minionach, więc nie bardzo można to było sprawdzić. Także Q niby nie ma stuna, tylko jest czysty knock-up. I nasze W też jest bez zmian. To akurat W jest totalnie bez zmian. I na E jest zrobiona pasywka, czyli po prostu zamienili miejscami, jak gdyby. E działa na tej zasadzie, że to jest coś w stylu takiego mniejszego ulti skarnera. Odpalamy na 5 sekund pole wokół nas, które zadaje obrażenia. Tak to działa. I teraz, za każdym razem, jeśli będziemy uderzać czempionów, tak jest czempionów, bo wcześniej wydawało mi się, że to działa też na minionach, ale nie. Jeśli 5 razy kogoś uderzymy z tego E, będzie to czempion, to wtedy zadajemy obrażenia dodatkowe, magiczny damage i dajemy stunu na sekundę z autoataku. Tak to będzie działało. Takie zmiany. Pasywka nam wchodzi co jakiś czas, bo padają miniony oczywiście. A, podziałem skarnera? O Jezu, Ramusa oczywiście, przepraszam, mój błąd. Właśnie fajnie, że nagrywam na streamie, bo mogą mnie ludzie poprawić. Jest spoko.
Tak jest, oczywiście Ramusa. Skardera to nie. No ale dwa podobne w sumie. I ogólnie to wszystko jest zabrane z Dooty, od Sand Kinga. Pomyliłem się. Bo właśnie Sand King bardziej przypomina Skardera, dlatego taka mała pomyłka. Tak jest, tutaj macie to E, zadajemy obrażenia w tym całym tutaj obrębie tego. I zaraz jeszcze wam pokażę, bo tutaj jest taki, jak to się nazywa? Jest licznik, prawda? Jeśli ten licznik dojdzie do 5, to wtedy mamy ten zwiększony damage na autoataku. Tak to ma działać. Tylko działa tylko i wyłącznie na czempionach. Jop. Postaram się, czy nie maksować W. Jak kiedyś się tego listera na topie grało. Dostaję tego stuna. Dostałem tego shielda. Całkiem sporego, co nie? Mogę odpalić tam jeszcze E. Chociaż nie mogę odpalić E, bo nie zagrałem Q. To nie było sensu w sumie. Ten heal ile mi daje? 41. Jest taki super cudowny w sumie. Dobra, będę musiał zagrać jakieś QW w niego. I z Ignite'em pod turret muszę go wbić. Chyba, że gościu mnie po prostu zabije. Tego bym nie chciał. Dobra, Kha'Zix, zapraszam. Możemy to zrobić. Zawodowiec. No! Nie! Jakbym ja go zabił, a nie on mnie, to ja bym dostał level i dostałbym ten. Ale czekaj, no. Dawaj, Kha'Zix, pomści mnie, chyba tu jest. Albo tam. O nie! Ale to było złe! Weźmiemy kontrolnego warda przynajmniej. Szkoda, że nie poczekałem sobie na tą swoją masterkę. No, może powinienem. Ale to było słabe. Nawet przynajmniej, jeśli bym go zabił, to bym miał jeden za jeden, a tak to spaliłem oba samonery i nic nie dostałem. Ale on też spalił oba samonery. Ale on mnie zamordował. Not good, not good. A spokojnie, następnym razem będzie lepiej. Szkoda, że nie poczekałem sobie na Kha'Zixa, bo my bardzo blisko. Ale niestety, chciałem wykorzystać sytuację. Ale to Talon okazał się lepszy ode mnie. Tyle, teraz jeszcze przepuszczałem całego wave'a, więc próbuję na mida coś zrobić. Może gdybym go jeszcze tam jeden autoatak włożył, co nie? No, a tak to odstraszowałem od razu. Tutaj jeszcze heal jest. Pyk, 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 pyk. O, Shakero. Ale dawaj, walczymy tam. Walka, 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 walka. Jakie spowolnienie. Dobrze. No i fear. Zagrała. To jest właśnie to ciekawe zagranie. O. Czy ja mam zasięg? Halo? Nie. Dzieje się to? Co, lecimy czy nie lecimy? Nie bardzo. Patrzcie, miałem stamtąd zasięg. Tutaj. A nie mogę do niej dolecieć. Bez sensu. Kupię. Dostałem tego shielda. No, całkiem sporo dostałem shield. Tak chciałem tylko sprawdzić, ile dostałem shielda. 30 sekund. Oj, szósty level. Muszę tam się jakoś dostać na tego topa. Pyk, 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 pyk. Puśćmy kwiatka. Puśćmy drugiego. Super, te kwiatki są. Przepiękne. Nie wiem, ja cały czas się nie mogę przekonać do tych kwiatków. Średnio mi się to podoba. Ale zobaczymy. Myślę, że po prostu kwestia przyzwyczajenia, jak już to wejdzie. Raczej tak to będzie działało. O nie. Sobie mogę zagrać E. Chociaż to ja takich dużych obrażeń nie robi. No sobie podobnie jak pasywka kiedyś, nie? Coś tam pomaga w tirowaniu. Ale nie aż tak. No jak zagramy QE, no to myślę, że tego wave'a w miarę się będzie brało. Tak mi się wydaje. A i w ogóle nie powiedziałem o ulti. Ulti jest mniej więcej takie samo, ale dodaje już AD. Bo tam to wcześniej działało, że dostawaliśmy chyba 50 AD, czy coś takiego, prawda? Teraz już tego nie ma. Daje tylko zmniejszony damage. I oczywiście ściąga CC. Tak to działa. A niekiedy to całkiem pomagało, nie? Na to ulti Alistera. Było przyjemne. Szkoda, że już nie można dać tego autoataku. Kiedyś można było robić na Alistera coś takiego, że dajesz W i podczas tego W jeszcze autoatak wkładałeś. Tylko, że to było chamskie, bo przeciwnik nie mógł na to ani troszkę zareagować, prawda? Za każdym razem, gdy gram W w niego, włącza mi się pasywka. Znaczy, nie pasywka, tylko masterka. To i do końca miało tak wyglądać.
Chodzi na to, że jak się wbijam w niego, to muszę QW wejść, a nie samo W. Tak to tylko marnuję tą masterkę. O cholera. Nie. To nie było dobre wejście. Wszedłem przed twoją masterką. Jakie umiejętności będzie się maksymalnego skill? No właśnie, nie mam żadnego pojęcia. Myślałem, że W, ale no skoro to W się nie używa tak, jak myślałem, że się będzie używało, to bez sensu. Chyba Q cały czas, albo ewentualnie, jeśli grasz na topie, to może to E? Nie wiem, nie jestem pewny. Wezmę buty. Jakbym wszedł, jak miałem pasywkę, to może przynajmniej nie padł. Ale nie ma Ignite'a. Okej, to jest mała przewaga dla mnie. Czy ją wykorzystam? Nie wydaje mi się. Nie wiem, tak go próbuję na tym topie, ale. No nie wiem, no nie wiem. Ciekawy jestem, czy na supporcie to będzie cały czas fajnie działać. Jak gdyby pasywka się. Czy to leczenie się tak wiele nie zmienia? Ale już nie będzie aż tak często leczył, prawda? Bo wcześniej można było cały czas po prostu grać na defensywę tym Alistarem. I najwyraźniej się to Riotowi nie bardzo. Super ping. Najwyraźniej się to za bardzo Riotowi nie podobało po prostu. Wybrałeś sobie na drugim levelu heala i cały czas tylko leczyłeś, prawda? Teraz już czegoś takiego nie będzie, trzeba będzie albo tam stunować, albo po prostu bić miniony, prawda? Ale jeśli mam full HP, to i tak się leczę. Okej. Zastanawiałem się, czy się uleczę, gdy mam full HP. Dobra, Talon jest teraz bez Ignite'a. To jest teraz moja chwila prawdy. Odpalimy. No, tak średnio bym powiedział. Ten damage. Zresztą miał Sheena, może. 20, znaczy 10 minuta, 28 farby. No daje fory troszkę. Plus, wiesz, ping jest duży. Wiesz, o co chodzi. 100 many kosztuje ulti. No samemu raczej nie mam szans go zabić, niestety. Nie ma takiej szansy. Spadaj. Ty, ale... Aha, nie, bo to Q jest po prostu knock-upem teraz. O, Alistar... Boże, nie Alistar, tylko Shaker pewnie będzie przy mnie. Tego nie wezmę. Okej, tak ewentualnie mogę zrobić. Nie tak to miało działać. Czy weź używaj ten A na E? Tylko no właśnie ten autoatak na E działa tylko wtedy, kiedy 5 razy użyjesz tych stompów, że tak to nazwę, przy czempionach. Tylko wtedy ten stun wchodzi, także no ciężko to zrobić przy Talonie tak naprawdę. Ładny damage. Może go złapię? Brawo. Jakiegoś Sheena tutaj będę chciał zagrać. Jest tak, że to nie jest tak, że dajesz sobie E i od razu sobie zagrywasz tego dodatkowy damage i tego stuna, tylko trzeba właśnie 5 stacków dostać. Więc musiałbym przez 5 sekund, prawda? Stać przy nim. Też nie wiem co ile jest to stąpnięcie w sumie. Czy co pół sekundy jest? Ale nie wydaje mi się. Open mid go next? Nie, po prostu tylko ja mam tutaj problemy, także spokojnie, w teamfightach pokażemy siłę tej postaci. Tylko potrzebuję, żeby tutaj Kazik chociaż raz przyszedł. Halo, kto tam jest? Arthos, zapraszam. Będzie cudownie, chodź. Trochę głupie, że na full HP się leczy ten, Alistar. Ale w sumie, jakby mieli tego. Jakby mieli to zmienić z drugiej strony. Jeśli zagramy sobie E. I później sobie zagramy Q, no to jest to jakaś opcja na clear, tylko że tracimy 130 many na coś takiego. Nie jest to tak super cudowne chyba. Pick E. Wiecie, nie dostajemy tych stacków. Więc nie ma magicznych obrażeń, nie ma stuna, niestety. Dobra, nasza chwila prawda, chociaż nie mam Ignite'a, on ma. Ale będę miał tego. Będę miał leczenie z pasywy. O, tam jest. Nie tam. Dawaj, o nie. Dobra, do końca, do końca. No, ten wart coś tutaj nie zadziałał jak należało.
Ale dobra, dobra, tu się śmiejemy z mojego Warda. Co to było za W? Halo, Artos, proszę cię. Co tu byś chciał? Co, chcesz się pobić, gościu? O, widzę, że taki łańcuch tutaj zrobili, żeby było widać, kiedy masz tego stuna. O, spoko, nie zauważyłem tego wcześniej. Chwila, zaraz mam znowu combo. Ten ping, no niestety. Zaraz miał heal'a za chwilę. Dobra. Taki łańcuszek jest, żeby pokazywał, kiedy masz stuna. Spoko. Wcześniej tego nie zauważyłem. Dam na combo. Jeszcze potrzebuję E. Czy on ma Ignite'a? Nie ma, jak zostać. Stun! Tylko, że on ma teraz też stuna. Nie, dobra. Z czego on się uleczy? Aha, to nie było uleczenie, tylko dostał pasywkę. No tak, za każdym razem jak zabijasz czempiona, to leczysz siebie i tego. Znaczy nie zabijasz, tylko wystarczy chyba nawet asysta, tak? Tak jest. Śmierć przeciwnika, czyli niekoniecznie to ty musisz zabić. Niestety, okazał się lepszym monsterem niż ja. Czy ja chcę iść Bane robić, czy chcę robić tego? Tego chcę robić. Ogólnie po 40% CDR-ów chcę zagrać, czyli potrzebuję jeszcze spiritki po tym, raczej. Zatnę sobie tego trinketa. To daje ulti. Ulti jest takie samo jak wcześniej, tylko już nie ma tego. Nie dostajesz AD. Jest dokładnie tak samo. Oprócz AD. E uderza co pół sekundy, mówisz? Okej, okay, czyli po 2 sekundach. No, po 2,5. No okej, okay, to ciekawe, dobra, dzięki za jego. No ten wefir nie jest aż taki zły, powiedzmy. Ale chyba max... Zastanawiam się nad maksowaniem E jako pierwszego, czy ma takikolwiek sens? Nie wiem. Lera go wie, no... Tak jak z wszystkimi tymi reworkami, to trzeba naprawdę sporo tym pograć, sporo porozkminiać, żeby to miało ręce i nogi. Tak na razie to tak sobie... Odpaliłem kastoma na 3 minuty, zobaczyłem, o, fajne ma te umiejętności i wziąłem go na normala i 1-4. Ale spoko, wyciągniemy coś z tego dobrego, wierzę w to. Gdzie ten drugi shaker? To jest klon? Tak. Cholera, zapomniałem o tych... boksikach śmiesznych, fuck. Oj, traciliśmy jednego gościa. Myślałem, że go wyturnuję. Szkoda, że trochę mi się podoba to, że za każdym razem jak zagrasz sobie W defensywne, to się triggeruje ta masterka, kurde, która niekiedy by się przydała w innym momencie, prawda? Wiesz, o co mi chodzi? To jest trochę takie... Niekiedy chcesz po prostu kogoś odbić, żeby spadał, prawda? I włącza się masterka, to jest takie... średnie. Weźmy tak. Mogę po prostu uciekać. Chociaż z drugiej strony mieczego trzejka by mnie zabił, więc... Chyba nie bardzo. Chyba przez ping znowu padłem. Bardzo możliwe. Kurde, wczoraj jak na PGA się musiałem powstrzymywać z tego odkichania. Ale tak chyba 2 albo 3 razy mi się kichnęło. Nie mieliśmy tego... znaczy urządzenie do wyciszania mikrofonu nie działało... Nie było zbyt rzetelne. Znaczy, że niekiedy mogło się po prostu popsuć. Czy ktoś wziął Rifta Heralda? Co, nie wzięli Rift Heralda? A, rzeczywiście wzięli, no. Nie zauważyłem tego. Nie mam turetu. Wychodzenie tak daleko. No nie wiem. No właśnie. Spadaj. Widzicie? I ta śmieszna masterka mi się triggeruje. Mi się właśnie troszkę nie podoba. Nie ma Cassie. Padnie. Ale nie było blisko. O, chociaż. A, dobrze, Zed zabił. Znaczy dobił. Ale moje zabójstwo. Ignite. To nie jest rework Lalistera, to są drobne zmiany. Czy ja wiem? Zmiana na ulti, zmiana na Q, zmiana na E, zmiana na pasywce. No jak dla mnie to jest... Znaczy, no nie jest to rework. Ale spore zmiany. Drobne nie powiedziałbym. To są całkiem spore zmiany.
Nazwę sobie tak. Spore ma te cooldowny, mam wrażenie. Przeliczniki 0,5 0,7 chyba. W ogóle ta pasywka działa tylko. Znaczy no. Leczenie zwiększa się tylko i wyłącznie z poziomami. Nie zwiększa ci AP chociażby. Ciekawe, czy tego nie zmienią. Się zastanawiam. Czy ten heal jest wystarczający dla nich? Mogliby dać tu jakiś jeszcze przelicznik pod AP. Na jakieś 0,2 czy coś takiego, co nie? Takie mam wrażenie. Zapominam używać tego E. Co długo grałem Alistarem, który ma heala po prostu na E. Czy można podczas Q użyć E? Się zastanawiam jeszcze. Czekajcie. Takie QE razem. O, można. Nie potrzebuję jakiegoś takiego specjalnej animacji na tym E. To mi się podoba. Spoko, czyli można nacisnąć WQ i w locie sobie nacisnąć już E. A, zapomniałem o tych cholernych małych golemach. Śmieszny dźwięk jest. Z tego E. Dobra, to golenie golemów. Znaczy, golenie. To robienie golemów nie przewidywałem, że aż tak długo mi to zajmie. Myślałem, że sobie wezmę na szybko golemy i pójdę do moich ziomów. Dobra, idę tam. Gajs, nie gajcie się. Będzie cudownie. Dawaj, Thresh, zagraj ze mną grę. Pięknie. Jakiś taki? Chyba nie bardzo. Fajny jest ten łańcuch. Fajna sprawa. Możemy go zdejmować, jak chcecie. Chociaż nie, bo nie mam masterki. Chociaż może i tak dam radę. Nie! Ten ping! To wszystko przez ten ping, mówię wam. A po prostu ping jest za duży. To jest stary. A tym razem się udało. Samodowiec. To jest klon, prawda? Czy nie? Ale to nie był klon. O kurde. O, tam jest. Wow! Jaka próba. No, w sumie. Masz tego? No i nie masz. Dobra. Nie wiem, po co sobie go zabijałem. A ja sobie bym pobrał to. Już nie ma tych malutkich. Spoko. Zostaw mojego zioma. O nie, krzak. No nic wyjaśnione. No, zabił flaszem. Pójdźcie sobie tego blu. Dobra, już się rozkręcam. Był 1-6, 4-6. Dobrze, dobrze. Czy w dżungli go będę testował? Też jest jakaś to rozkmina, tylko właśnie nie chciałem tutaj na YouTube'a nagrywać z dżungli, bo ja tam wiem, że zawsze ludzie narzekają, że ej, Damian, ty wszystkie postacie do tej dżungli tylko byś testował, także wziąłem go na topa. Taka zmiana. Specjalnie dla moich widzów z YouTube'a, żeby nie narzekali, że ja tylko dżungle. Dobra, weźmy tak. Nie, liczbę tego. Tutaj, to. I do Spirit Visage. Kurczę, mogę troszkę dłużej dofarmić w sumie. Nie, spoko. Niech będzie. Trzy flesze po szejkę? Warto by było, gościu. Warto by było. Jeśli tylko powiesz, że był Worf, to było Worf. Ale spoko, 21 do 21. Czuję dobrze. Będzie cudownie. Czego on dostał shielda? Aha, nie, to nie był shield, tylko to było to uleczenie za pomocą W, prawda? Nie wiedziałem, że przeciwnicy też to widzą. Myślałem, że tylko Rengar to widzi. Oj, Kha'Zix? Dobra, Artus, dawaj, lecimy. No co, teraz uciekasz? Jak to jest cwaniak. O nie! Znowu ten ping. Nie wiem. O nie, to był klon, you serious? Graj ze mną. Mam nadzieję, że nikt nie zauważył tamtego błędu. Gdzie jest Nun? Jest Dion. No niestety mam tutaj Katarinę. Dawaj. Do nie! Chodź tu! Dobra. Nie wiem, jak to do nią zabiłem, ale zabiłem.
Najważniejsze. Czy ja tu kogoś mam? Prędzej tamty będzie miał Shakera. O nie, tu jest Rengar. Dobra, spadam, nara. Fresh, pomocy. Szybko, latarnia. O nie, za wolno. Tak, zignajtowałem klona Shakera. Byłem 100% tak pewny, że to był prawdziwy. Jakże się myliłem, co? Kiedy pojawi się ten film na kanale? Cholera wie. Teraz trochę tego mam na zapas nagrane. Jeszcze muszę Maokaja wrzucić, Zeda muszę wrzucić. Trochę tego jest w przód nagrane, ale spokojnie, spokojnie. A jak ja chcę zagrać dalej? Coś rozkminię. Jeszcze nie do końca wiem co. Dobra, to się powinno puszować dla nas. Idziemy na bota. Ty, w sumie Sandfire. Ty, no. Dobrze kombinujesz. Tak zrobię. Tak uczynię. Idę. Na ulti Rengara. No niestety. Predator wygrał z alienem. O. Dawaj. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Widzicie? Wierzyłem w niego i dam radę. Pięknie. Idę, lecę, pędzę. Dawaj, trash. O cholera. Dawaj do mnie, tutaj. Gdzie ten jest? Aż tu, no widzę cię, ale... Aaa, David. Pasuj się. Dobra, dzięki. Troszkę mi pomógł tamten, to jest klon. Ja dam się nabrać drugi raz, nie ma szans. To czemu tak szybko zniknęły te? Do końca, poju mają. Problem jest taki, że jeśli ja nie mam swojego komba, to ja nie jestem za bardzo taki, kurde, silny, mam wrażenie. Coś tam niby smyram, ale nie do końca. Ten damage zadawany jest przez 5 sekund. Zastanawiam się jakby tego, jakby maksować to E naprawdę. Jakby to działało. Może jest taki sposób. Dobra, poleczone. Relajkę. W sumie, że E będzie spowalniać cały czas. Jest to też jakaś rozkwina w sumie, no. Ma to jakiś tam sens? Nie myślałem o tym wcześniej. Coś tutaj? Który to prawdziwy? Dobra. Tam jest. A, zabijcie sobie go. Chociaż chyba nie dadzą rady. No, niestety nie pykło. Idę. Pik. Ty ją stuna. Jest i on, okej. Okay. Słodko. Tylko też w sumie ta pasywka leczy tylko jednego czempiona. Wcześniej leczyło przecież wszystkich. No, to też jest, kurde, trochę bolące. Już nie jest taki cudowny ten heal. Wcześniej o tym nie myślałem też w sumie. Pod Cinderhulka ten Alistar w dżungli. No też jest to ta skwina. Też myślę, że mogłoby to działać. Dobra, zrobię tego Tornmaila, znaczy nie Tornmaila, tylko Sunfire'a. Nie wiem, dlaczego na razie drona, nie ma sensu. So much MR, ten Z, ale ma jeszcze tego, ma jeszcze buty przecież. No niestety, znaczy,
Mam wrażenie, że to jest bardziej problem Katariny. No po pierwsze gościu zagrał maskę i Zonię na pierwsze dwa itemy, więc w sumie nie wiem czemu się dziwię, że nie ma obrażeń. Trochę dziwne. I ogólnie Katarina teraz jest taka. Ona już nie jest taka, że zadaje aż tyle obrażeń. Tylko trzeba bardziej nią kombinować. Ogólnie nie wiem, tak średnio jestem zadowolony z tego reworku Katariny jak na razie. Średnio jestem przekonany po prostu. Pratobel? No właśnie już mam za dużo CDR-ów, kurde bele. A czy oni czasem nie robią barana? Tak się zastanawiam. Oczywiście, że robią. Co mieliby robić innego? Oho, oho. Coś powiedziałem, że Katarzyna nie robi obrażeń? Jakże się myliłem, co? Musiałem zestylować. Wiem, że była martwa od Zeda. Jak KS, gościu, to był kill secured. No to w sumie KS. Po prostu chciałem się upewnić. Jestem. Ojeju, to combo, te lagi, no nie. Jak żyć? O, chora. Myślałem, że padnę od klona. Ale nie. Ktoś tam musi iść. Ja muszę iść na bota, na tą cudowną farmę. O, uderz się. Proszę zostawić. Jeżeli jestem podobny do Maokaja. No, w sumie w jakimś stopniu. A jest ten dźwięk pod E, tylko zgaduję, że jak się będzie go słyszeć za długo, znaczy za dużo, to będzie irytujący, takie mam wrażenie. To moja linia? Co ty? Teraz już nie ma linii kogoś. To już jest wspólnota. On czemu jest taki? O nie, on gra na żółty przedmiot. Okej. Zaklona mi się aktywowała pasywka, tak? Ale czekaj, czy policzyło go jako tego, jako czempiona, czy jako... jako miniona? Trzeba by to przepatrzeć, no. W sumie ciekawe by to było. No ale to jest bug wtedy. Jeśli go policzyło jako czempiona, to jest to bug. I w sumie jest to bardzo możliwe, że tak się dzieje, no. No widzisz, już możesz zgłaszać do Riotu. Jeśli oczywiście tak było. Bo możliwe, że było ten... możliwe, że miałem 6 stacków po prostu. Aha, u nich nie ma Rengara. Ja się tak cieszyłem, że wygrywamy. To dlatego, że my gramy 4-5. Dobra. Ta, jak się zagra tego śmiesznego kwiatka, to on daje wizję na tym. Wizję na wardy, z tego co pamiętam. Ciekawe, czy wykrywa też niewidzialne postacie. Nie jestem pewny. E. Kto dodał 600? Shakero? O, Shaker teraz zadaje więcej obrażeń, a z E jak ktoś ma mniej HP. Pewnie dlatego. O. Tum, tururum, tum, tururum. No nie, Banshee. To nie był Banshee Mail, tylko ten śmieszny przedmiot chyba, co nie? A, nie zagrałem, bo na czas. Mogę go wbić w ścianę. Czy on ma ten? A, no ma. Także 1,5 sekundy musiał to tego wyczekać. To nie jest takie jak Sivir Ulti, znaczy Sivir E, prawda? Jak shaker, shaker, shaker. Czy jednak 1,5 sekundy trzeba wyczekać. Zastanawiam się, czemu to ten. Aha, jeśli shake opada, to padają też te? Nie jestem do końca pewny. Co ja chcę? Czad, co ja chcę?
Może Omen po prostu? Chciałbym tak zrobić Lodowej Destroy wcześniej, albo tego. Ale mogę też teraz go zrobić. A spróbujmy tą relejkę, dobra. Racja. Wcześniej nad tym myśleliśmy. Ale te przeczniki 0,4. No tak bez szału. Pamiętam jak kiedyś miał kurde większe te przeliczniki. W tym sezonie drugim wydaje się to było. Ale go szukał. Aha, takie rzeczy, dobra, dzięki. Takie rzeczy. No słuchanie talona nie jest takie proste. Oj. No, a co jest w moim W? Ale co się popsuło? Uuu, dobli. Mam stuna, zaraz. Się porzucaliśmy. Dawaj, leży, dobra. Stun. Okej, okay. Uuu, talon. Ta śmieszna tarcza, co ciekawe, zostaje mu na 10 sekund. To jest zajebiście dużo. Aha, ten wrócił. Patrzcie, jak odpalicie sobie tą tarczę, która ma 30 sekund cooldownu, zostaje na 10 sekund. Jest silne, cholera. 60 AD, 35 mg resistu. Armor Pena daje i jeszcze Out of Combat Movement ci daje. A ile to kosztuje w ogóle? Edge. 3100, no sobie sporo kosztuje. Ale dostajesz tarczę na 10 sekund. Tylko zastanawiam się, kiedy się wyłącza, czy resetuje. Że po tym jak ściągniesz tego Banshee Veila, tak, że tak to nazwę, czy przy włączeniu, tego nie jestem pewny jeszcze. Bo jeśli od razu przy włączeniu, to wtedy masz, można powiedzieć, że co 20 sekund Banshee Veila. Wtedy, kiedy chcesz. Z opóźnieniem 1,5 sekundy. To są za łańcuchy. Łańcuchy są przy jego E. Że jeśli zadasz te 5 pulsów, to wtedy masz stuna i dodatkowy damage. A ty? Dobra. Ty tam za chwilę znowu pewnie Baron nas trzasną, chłopaki. Wizja, wizja, wizja. Dawaj, kwiatuszku. No nie. Le parkour. Nope. Katarina. Bardziej jakby tam poszedł. No i czemu? Aha, moje emu nie ściągnęło tego. Moje E nie ściąga. No w sumie. Chyba ma to sens, I guess. No i doleciało. No i tak chyba powinniśmy wygrać ten teamfight. O ile to można nazwać teamfightem w sumie. Shaker tam. Nie mam czerwonego trinketa. Jeśli się pojawi, to go zabijemy. Nie, nie pojawi się, okej. Push. Weźmy jakieś te. 240 obrażeń, ale przez 5 sekund. No tak średnio. Zastanawiam się, ile w ostatnim, na ostatnim poziomie. W sumie teraz 17. Aj ten ping, aj ten ping. Czyli 220 mocy będzie miało to. Ale stun się nie zwiększa z poziomami. Okej. Który LW? Ten na leczenie raczej. Nie ma sensu tego procentowego raczej brać. Spodziewałem się, kto zginie w The Walking Dead. No w Q&A mówiłem ostatnim, kogo kto myślę, że padnie. I się sprawdziło. Ale nie zdradzam więcej oczywiście. Nie spoileruję. Staram się, że ta relajka to taki świetny pomysł w sumie do końca. Ale, dobra. Bawmy się.
też ile się leczymy. 132, a będzie troszkę więcej na ostatnim poziomie. Oj. Są pali nam Zeda. To jest klan. Nie do końca tak to miało wyglądać, ale spoko. Zmarnować w multi przynajmniej. Ej, coś się wyciszył. Dźwięk, co jest? A, odpaliłem ulti z zamiarem dostania dodatkowego adresu, ponieważ już tego nie ma. Dobra, on padnie raczej. No, ile tego cycaka do cholery ciężkiej? No nie! Co tam było? Jakiś stun od tego? Stun od tego i co? A, jeszcze E miał w sumie. Zresztą nie mieliśmy tutaj Ezreala, żebyśmy coś więcej zrobili. Ale on na relejkę już. No czy jak to będzie działało? Pytanie, czy każdy puls E będzie spowalniał? Ale chyba powinien, prawda? Więc zobaczymy, on nie ma ulti. Oh shit, a magia jeszcze. Oni starta tankuje pół godziny. Z ma 5-10-15%. Ze swojego ulti. Tak to działa. Aż tego zadanie ten nie dałem na YouTube'a w sumie. Mówiłem o tym, ale nie wrzuciłem na YouTube jeszcze. No trochę ciężko tego Talona się pozbyć. Jak się doczepi, to nie puści ze swojego Q. Mortadela śpiewa Q. No na pingu jest ciężko grać, ale wszyscy mają ten sam ping, prawda? Znaczy, w sumie nie do końca, bo jak ktoś jest tutaj z Ameryki, to ma ping dobry. Raczej nie będzie narzekał. Czy nagrałem już Katarinę? Bakerolls? Jakąś godzinę temu ją opublikowałem na YouTubie. Ej, robią. Dobra, jolo, sprawdźmy to. O cholera, troszkę za wcześnie. Ej, pomocy! Drużyna! Dobra. No nie, nie dałem rady. Jak wyszło 2 za 2, ale baron ich. Oj, dobra. Dawaj, Ezreal Zed. Wasza chwila prawdy. 4300 HP. No ciekawe, też trzeba będzie oczywiście sprawdzić tego listera na supporcie, jak będzie działał. No ten na etapie jest taki... No szału nie ma. Raczej. Chociaż też możliwe, że jakbym maksował E, to lepiej to by działało. Nie zerknąłem, czy spowalniałem z tego E, z relajki. No i koniec końców dorwali go. Zastanawiam się meta w sezonie tym, w sezonie następnym. Czy naprawdę będzie tak, że cały czas wszędzie będziemy widzieć assassinów, się zastanawiam. Zobaczcie, tutaj mamy czterech. Oni nawet nie mają AD carry. Nawet nie mają. I takie granie właśnie takim Ezrealem jest ciężkie jak cholera. Mimo tego, że gra tego builda pod... Czemu grasz MacTiera? Gra build oczywiście blue, powiedzmy, chociaż taki troszkę dziwny. A to tak jest ciężko, kurczę. Tak, szczególnie granie dla AD carry będzie mega ciężkie, rzeczywiście, relejka działa. Spoko. No nie. No, zabijemy Lannistera. Czuję się lekko ignorowany przez tego Talona. Stun, dobra, mam stuna. Powinienem go zabić. Yep. Jak wstanie, to go wybije. No, powybijany. O, taki kurde, ten Alistar tankowaty, no wrażenie, no nie ma. Coś czuję, że to nie będzie jego meta. Nie, właśnie, no, skoro wszystko jest asasinowe, no to gdzie tym Alistarem? Ładowanie go na topa raczej... Średnio przejdzie. Przydałoby się jeszcze tego. Przydałoby się to maina zrobić. To może jakoś tego Talona coś. Cokolwiek będę robił na niego. Pik.
29. Czterech asasinów w enemy teamie. Co to za łańcuchy? To jest moja pasywka za... Znaczy nie pasywka, tylko no, aktywka w sumie. 5 razy muszę mój puls zadać obrażenia i wtedy dostaję auto, na autoataku damage dodatkowy plus stuna na sekundę. Takie powinny być tanki. No, kurde, reszta drużyny coś nie zadaje obrażeń niestety, jak ja tankuję. No dlatego, że wszyscy umierają w sekundę. Słyszę telefon. Lecę, 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 lecę. No! Dobra, mam go. Nie użyłem w ogóle tego E. Zbyt prędko. Mam ją. Ten Alistar w ogóle przeżył od nich? Ten cały teamfight? No żartujesz, holy shit. Tamten gość ile wyciąga w ogóle tego? Halo, Borto, co jest z tobą? No chodź tu. Chodź. Co za kot? Będzie śpiewał teraz. Gość, zobaczcie na tego zbrodniarza. To on. Siedź. Chcesz mruczyć mi teraz? Kościół. 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 Miał, miał, miał. Lektura patch na osobę będzie ogromna. Oj, będzie, będzie. No to dużo się, strasznie zmieni dużo. Także następny patch, który będzie chyba 8, prawda? Powinien być. Będzie przeogromny. Myślę, że z godziny przynajmniej potrwa patch na osobę. Nie wiem, czy nie podzielę na te, na dwie części. W sumie rok temu tak chyba było, prawda? Bo zawsze te precyzjonowe zmiany są przeogromne. No w ogóle też zablokował tym hooka. No tylko, że trzeba 1,5 sekundy wcześniej użyć tego itemka. Też nie jest to takie bardzo responsywne, prawda? Wzięli Eldera, wzięli nam 3 inhibitory. Mam wrażenie, że na mapie trochę inhibitory są mniejsze niż wcześniej. Może mi się tylko wydaje. Talon. Coś zabiłem. A to był klon? Nie! Ta Katarina przynajmniej padła. No nie polecam tego i staram, no powiem. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Ale jeszcze na pewno jak wyjdzie, czyli już po 8 tym. Po 8 listopada na pewno na supportzie go z tej partii. 5 kafli, HP wyciągnął. A, on Rekeral w ogóle zakupił. Taki totalnie full armor się zrobił. No 400 armor sobie zrobił. A w sumie u nas tylko jest... No tak, u nas jest full AD team. Spoko, tylko zastanawiamy, bo nie będziemy już takiego super sustainy, prawda? Ten heal nie będzie taki cudowny jak wtedy wcześniej. Ale zobaczymy. Pewnie go będę próbował po... już na normalnym serwerze. Chciałem sobie pokazać po prostu, co się w mnie zmieniło. Tak też uczyniliśmy. Także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na nie streamy. Na streamy, na inne filmy na YouTube. Życzę miłego dnia. Śpiewał dla was Morton. Bye bye.